Na Politechnice Białostockiej pracuję już od blisko 30 lat i przez cały ten właściwie okres byłam związana ze zrównoważonym rozwojem w sektorze instalacyjnym i budowlanym. Także moja praca badawcza, moja praca dydaktyczna przez wiele, wiele lat to była praca w interdyscyplinarnym zespole, bo to jest bardzo szerokie zagadnienie, także nie można tutaj pracować samodzielnie, ale trzeba współpracować z architektami, ze specjalistami z budownictwa, elektryki. Są potrzebni eksperci z zagadnień dotyczących automatyzacji, jak również zarządzania energią. Także wszystko to składa się na fakt, że jesteśmy w stanie stworzyć, zaprojektować, a następnie oddać do użytku i zarządzać takim nowoczesnym, niskoenergetycznym budynkiem. Dążymy oczywiście do tego, żeby był on niemal zeroenergetyczny, ale przede wszystkim, żeby ten budynek był też przyjazny środowisku. Także moja działalność dydaktyczna to również różnego rodzaju szkoły letnie, które są organizowane na Politechnice Białostockiej już od 2017 roku, ale również 3 takie inicjatywy udało nam się zorganizować w Hiszpanii z udziałem naszych studentów. Poza tym jestem audytorem energetycznym, pracuję jako projektant, wykonuję różnego rodzaju ekspertyzy, także wszystko to, jak sądzę, złożyło się na fakt, że w 2023 roku zostałam doceniona i zaproszona do zaszczytnego grona europejskich ambasadorów Paktu Klimatycznego.